Witam w kolejnej części serii Jak skontrować każdego bohatera z Overwatch. Jestem Asia i tym razem przedstawię Wam niezwykle urokliwe postacie wspierające, bez których życie dosłownie nie miałoby sensu. Zapraszam do oglądania. Listę zaczyna nam Lucio. Jest to dobra postać dla początkujących graczy. Łatwa w obsłudze, jednak w dobrych rękach niezwykle użyteczna na polu walki. Jego zdolności są cały czas aktywne, a sam Lucio potrafi zadać niezłe obrażenia. Najlepiej zdjąć go używając zamrożenia Mei czy McCree, albo zdjąć go z dystansu Farą czy Trupią Wdową. Następnie mamy Łaskę, najlepszy healer w grze plus potrafi zwiększać obrażenia swoich sojuszników. Posiada także drugą broń, pistolet, dzięki któremu może uniknąć czasem nieprzyjemnych sytuacji. Łaskę oraz jej zdolność wskrzeszania możesz zobaczyć w niemalże każdej grze. Niestety jest bardzo łatwa do zabicia przez np. Żołnierza 76, Genji'ego czy Smugę. Kolejnym bohaterem wsparcia jest Symmetra, której teleport jest bardzo pomocny dla całej drużyny. Symmetra stawia także małe wieżyczki strażnicze, które odpowiednio rozmieszczone potrafią zadać całkiem niezłe obrażenia. Ponadto z bliskiej odległości sama postać jest równie silna wobec innych graczy. Z niekorzyścią dla niej gra informuje wszystkich, kiedy teleport został stworzony. Z bliskiego dystansu bardzo szybko można się jej pozbyć grając Wieprzem czy McCree, a z dalszego dystansu Hanzo lub Trupią Wdową. Naszym ostatnim bohaterem jest Zenyatta, który poza leczeniem potrafi także osłabić swoich wrogów. Jednak pomijając jego niezwykle potężną umiejętność Ultimate, jest jedną z najłatwiejszych postaci do zabicia. Trupia Wdowa może go zdjąć jednym strzałem i wcale nie musi to być headshot. Z bliska warto użyć McCree, Smugę, Żniwiarza lub tak naprawdę kogokolwiek, kto po prostu się do niego zbliży, zanim on skapnie się, co się dzieje. Jeżeli podobał Ci się odcinek, kliknij subskrybuj na dole kanału i zostaw łapkę w górę. Jest to darmowe, więc co Ci szkodzi?